Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Gdybyśmy mieli powiedzieć, co jest takim szczególnym znakiem dla chrześcijan, katolików, co nas wyróżnia, a zarazem co sprawia, że myśląc o tym przedmiocie, myślimy o Zbawcy, to trzeba by powiedzieć, że tym czymś jest krzyż. Krzyż, symbol wiary. Dobrze, że krzyże nie zniknęły jeszcze z naszej przestrzeni życia. Nasze wioski i miasteczka oplecione są wianuszkiem krzyży, kaplic, różnych figur świętych. Od chociażby zatrzymać się tylko na naszej starobieruńskiej parafii, począwszy od figury świętego Jana Nepomucena na krańcu Jajost, przez wszystkie krzyże w centrum naszego miasteczka, aż po kaplicę Matki Bożej w dzielnicy Wygoda, czy patrząc w inną stronę na krzyż na Rudniku. Symbole religijne zajmują jeszcze poczesne miejsce na ścianach wielu mieszkań, choć przyznajmy to szczerze, coraz mniej pasują do proponowanego przez dekoratorów wnętrz projektu. A krzyżyki? A medaliki na szyi? Powie ktoś, przecież nie trzeba obnosić się na zewnątrz z tym, co mam w sercu. Pewnie tak, ale czy fotografia bliskiej osoby noszona w portfelu, czy stawiana na biurku, czy blisko łóżka na stoliku nocnym, czy to nie jest znak pamięci? Dzisiejsza liturgia słowa również stawia przed nami krzyż. Najpierw
starotestamentalny tekst o przejściu narodu wybranego przez pustynię, gdzie tyle przeszkód po drodze mieli, trudności. W pewnym momencie atakowani przez jadowite węże, zwracają się do Mojżesza: ratuj nas, wołaj do Boga, żeby nas z tej opresji wybawił. I rzeczywiście na Słowo Boże Mojżesz każe uczynić węża miedzianego, zawieszonego na wielkim palu. I ktokolwiek spojrzy na ten symbol, jest ocalony, jest uzdrowiony. To tylko zapowiedź tego, co miało miejsce w Nowym Testamencie. Znaku odkupienia, ocalenia, krzyża Chrystusowego. Gdy ja zostanę wywyższony, poznacie wtedy, poznacie, kim jestem, poznacie, jaka jest moja miłość do was, mówi Chrystus. Kochani siostry i bracia, myślę w tym momencie o księdzu Janie Masze i o trzech jego krzyżach, które zachowały się do naszych czasów. Najpierw już przywoływany krzyż prymicyjny, ten, z którym jako neoprezbiter szedł do kościoła sprawować pierwszą mszę. Drugi krzyż, ścienny, większy, dostojniejszy, przed którym stał jego klęcznik. A patrząc na ten krzyż, ksiądz Jan rozmawiał z Jezusem Chrystusem. Mówił mu o swoich radościach i o niepokojach, o bólu. Szukał rady. I jeszcze jeden krzyż, w zasadzie krzyżyk najmniejszy, zrobiony z drzask, opleciony sznureczkiem, połączony z różańcem, który sługa Boży miał w więzieniu. Ten krzyż z gabloty relikwiarzowej. To jego trzy krzyże. A o jakim ty krzyżu w tym momencie myślisz? Czy masz taki swój, który ci przypomina o Jezusie i o Jego miłości do ciebie? Warto mieć taki krzyż. Tak jak Jan Paweł II w ostatni Wielki Piątek, już 16 lat temu, tulił krzyż do swojego serca, całował. Moi drodzy, ten niezwykle wzruszający gest adoracji krzyża, co roku odnawiany, w zeszłym roku z pewnymi trudnościami, pewnie i teraz też tak będzie, kiedy względy sanitarne nie pozwalają nam tu w kościele ucałować krzyża, ale przecież możesz ucałować swój krzyż domowy i nie tylko Wielki Piątek. Czy potrafimy autentycznie przeżywać takie gesty? Czy umiemy się jeszcze wzruszyć? Czy są takie sytuacje, że mi przyspiesza bicie serca? Czy sprawy wiary, modlitwa, Eucharystia, sakramenty nie spowszedniały mi? Czy nie są rutyną? Warto o tym myśleć. Warto zachwycać się, warto wzruszać, poruszyć serce. Opowiadali mi znajomi miastowi, i to z miasta o wiele większego jak Bieruń, jak to zabrali swoją małą córeczkę na wakacje na wieś, z dala od cywilizacji. Cisza, spokój, wieczorem egipskie ciemności. Był to dla małej całkiem nowy świat. Pierwszy raz widziała kury spacerujące po zagrodzie, krowy pasące się na łące.
A najlepsze wydarzyło się wieczorem, kiedy wydawało się, że czas zdziwień dobiegł końca i zasiedli o zmroku do kolacji. Nagle dziewczynka przybiegła z oczami powiększonymi od emocji i zaczęła targać za rękę swoją mamę. Wyprowadziła ją na podwórko, zadarła głowę, patrząc na niebo gwiaździste i mówi jedno słowo: patrz, mamo, patrz. Ona właśnie odkryła gwiazdy, których w mieście już przy tym natłoku świateł nie widać. Cały zachwyt w tym słowie patrz. Moi drodzy, czy my potrafimy się jeszcze wiarą naszą zachwycić? Czy ona nas zdumiewa? Czy odkrywamy coś nowego? Czy potrafimy patrzeć szerzej, bardziej intensywnie? Czy zapatrzeni tylko w laptopy, w komórki, w naszą szarą codzienność, potrafimy podnieść oczy, żeby zadziwić się światem i na nowo odkryć Boga, Stwórcę? Jan Macha, sługa Boży, był zakochany w Bogu. 80 lat temu, 1 marca 1940 roku, choć już trwała wojna od kilku miesięcy, on w kazaniu mówił tak: oczywiście wierzymy w Boga, ale wierzymy posługując się za bardzo ustami i rozumem, a za mało sercem i uczuciem. Dlatego też nasza wiara jest tak wątła, wyblakła. Gdy przyglądam się wierze niektórych katolików, mówił wówczas, na myśl przychodzi mi obraz drzewa podczas zimy. Ono nie jest martwe, ale życiowe soki nie krążą już w jego pniu i gałęziach. W takim stanie drzewo nie może puszczać liści, kwitnąć i wydawać owoców. A przecież chcemy być żyjącymi chrześcijanami. Zatem musimy się najpierw nauczyć, na nowo ujrzeć Boga jako kogoś najważniejszego, jako autentyczne centrum i najgłębszy korzeń naszego życia. Bóg i my. Kochani, sługa Boży w nadzwyczajny sposób praktykował wiarę. Szukał sposobów przekazywania jej także tym ludziom, którzy zostali mu powierzeni. Świetny kontakt miał z młodymi i dlatego dla nich był świadkiem wiary. Potem wspominali, jak uczyli się od niego modlitwy. Co ważne, angażując się tak mocno w akcję charytatywną, nie popadł w aktywizm, bo o to łatwo, żeby źle przesunąć akcenty. On siłę duchową czerpał z modlitwy, z bliskości Pana Boga, z Eucharystii, a wskazówek do pracy duszpasterskiej szukał w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Gdy bierzemy do ręki po latach jego kazania, a zachowało się tych tekstów prawie 60, to można odkryć jego głębokie umiłowanie Pisma Świętego, które było dla niego źródłem inspiracji do życia i do wiary. Praktykował w sposób nadzwyczajny pobożność eucharystyczną, a także od wczesnych lat młodzieńczych miał dobrze ustawioną, tak mogę powiedzieć, duchowość maryjną. Należał do żywego różańca, codziennie brał do ręki paciorki różańca, modlił się przez stawiennictwo Maryi. I dlatego pewnie
tą jedną z najcenniejszych pamiątek, jakie po nim zostały, jest różaniec właśnie. To dzięki głębokiej wierze, zakorzenieniu w modlitwie, w liturgii, w sakramentach był w stanie do końca swojego życia, także w obliczu prześladowania, wytrwać przy Panu Bogu. To wiara pomogła mu przyjąć wyrok śmierci. Moi drodzy, to było trudne doświadczenie. To był krzyż właśnie. Ale on od krzyża nie uciekał. On wiedział, że krzyż to nie jest znak potępienia, przegranej, ale krzyż to znak odkupienia, chwały. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Dobrze to rozumieli chrześcijanie w starożytności. Ówczesne przedstawienia krzyża nie wyrażały cierpienia, konwulsji, tragedii, ale spokój, majestat, dostojeństwo. Wiecie, jak ukazywano krzyż na mozaikach? Jak rzeźbiono krzyż? Ano, najczęściej przedstawiano go jako maszt arki gromadzącej chrześcijan, jako ludzi ocalonych, albo jako drabina do nieba, albo jako rajskie drzewo życia, które przynosi ocalenie. A najwcześniejsze płaskorzeźby ukazują krzyż najczęściej otoczony wieńcem z wawrzynu, gałązkami zielonymi, jakie nakładało się jak wieniec zwycięzcy na szyję. Zwycięstwo Chrystusa nad cierpieniem jest zwycięstwem człowieka, którego los Jezus uczynił swoim losem. I dlatego człowiek, katolik, chrześcijanin, chce mieć znak krzyża blisko siebie. Tam, gdzie mieszka, tam, gdzie się uczy, tam, gdzie pracuje, gdzie cierpi, wreszcie, gdzie umiera. To nie przypadek, że i na mogiłach stawiamy krzyż. Pismo Święte mówi, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Każdy z nas ma takie sprawy, takie rzeczy, które pochłaniają go bez reszty. Gdy człowiek pragnie czegoś całym sercem, jest gotów poświęcić wiele, to właśnie serce jest najgłębszą, ale i najpotężniejszą siłą, która kieruje naszym postępowaniem. Krzyż wskazuje na serce Jezusa. Serce zranione, ale serce pełne miłości. My naprawdę potrafimy wiele zrobić dla tej sprawy, dla tej osoby, dla tego, gdzie, w czym pokładamy nadzieję, co nas interesuje, co jest naszą pasją. Wiele przykładów można by podać, takich naszych, zwykłych. Kiedy nie rozumiemy na przykład wędkarzy wstających wcześnie rano, idących nad brzeg rzeki, stawu, jeziora, siedzących godzinami, deszcz, mgła, zimno, albo komputerowców siedzących nad klawiaturą godzinami, nie tylko z obowiązku, ale z pasji. Innych wciągają seriale telewizyjne, live'y modowe, spacery po galeriach. Można być pochłoniętym przez samochody, przez gadżety telefoniczne. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Dlatego każdy z nas musi się wciąż pytać, gdzie jest tak naprawdę nasze serce. Jaka wiadomość spowodowałaby, żebym w nocy wstał, ubrał się i wyszedł z domu. Poczułbym, że tego potrzebuję, tego pragnę.
Ewangelia mówi, że Bóg chce być właśnie tak mocno, tak bezkompromisowo przez nas kochany. Nie troszeczkę, nie tak od czasu do czasu, nie na próbę, ale bezkompromisowo, bezwarunkowo, tak jak On nas kocha. Przenieśmy się na grunt życia rodzinnego i przez ten pryzmat też spróbujmy zrozumieć Pana Boga. Czyż w naszych rodzinach nie oczekujemy prawdziwej miłości, bliskości, poczucia, że dla kogoś jesteśmy ważni, że ona pragnie nie tylko rzuconej na stół pensji, ale serca, uśmiechu, zainteresowania, dobrego słowa. Córka oczekuje od matki nie tylko postawionego na stół obiadu, ale często rozmowy, przyjaźni, zrozumienia. W ilu domach można usłyszeć: no czego się czepiasz? Przecież utrzymuje dom, daje pieniądze. O co ci jeszcze chodzi? Tak, to prawda. Można dla kogoś pracować, być z nim, rozmawiać, a wcale go nie kochać. Sercem być gdzieś indziej, w marzeniach, w pracy, przy swojej pasji, nie daj Boże, przy innej kobiecie, innym mężczyźnie. Chyba mamy takie za sobą doświadczenie, że ktoś, na kim nam bardzo zależało, wcale nie miał dla nas serca. Był z nami, rozmawiał, ale tylko z grzeczności. I wtedy pojawia się ból. Kochani moi, przytaczam te przykłady, by powiedzieć sobie i wam, jak kocha nas Pan Bóg, jak On nieraz cierpi, kiedy brakuje nam miłości wobec Niego. Ksiądz Jan Macha, nasz rekolekcyjny przyjaciel, stłamszony w więzieniu, pozbawiony możliwości odprawiania mszy świętej, odseparowany od parafian, od posługi duszpasterskiej, nie załamał się. Jak to możliwe? Ano tak, bo on nie zwątpił w to, że jest z nim Jezus. Że jego miłość, miłość Boża, towarzyszy mu w tych trudnych okolicznościach. Pomyślmy o naszej sytuacji. Nasze oddalenie od modlitwy czasem, od sakramentu spowiedzi świętej. A może warto sobie zadać pytanie o tęsknotę za Eucharystią. Sługa Boży Jan Macha przez wiele miesięcy nie mógł przyjmować Chrystusa do swojego serca. Gdy wreszcie dopuszczono do niego kapelana więziennego, był przeszczęśliwy. O tej swojej radości, o szczęściu pisał w liście do swoich bliskich tak: wczoraj znowu mogłem przyjąć komunię świętą. Cieszę się, że mam okazję spowiadać się i mój kochany Zbawca jest moim jedynym pocieszycielem i moim życiem. Kochani rodzice, cieszę się, że mogę każdą niedzielę przyjąć komunię świętą. Ta komunia święta jest moim pocieszycielem. To jest moja siła i nadzieja. Jezus mi dał tyle radości i pomocy, a ja pokładam w Nim nadzieję. Pozwólcie, że jeszcze kilka słów poświęcę podejściu do Kościoła, bo miało być dzisiaj o naszej wierze i o naszej łączności z Kościołem. Jak my odczytujemy Kościół, jak widział Kościół ksiądz Jan Macha. Odkryłem pewnego czasu piękny tekst
powstały już ponad 50 lat temu. Otóż teolog niemiecki Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, został zaproszony w 1970 roku przez Akademię Katolicką do Bawarii, by wygłosić prelekcję na temat „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?”. Sam tytuł prelekcji prowokacyjny. I jeszcze trzeba dodać kontekst. 5 lat po Soborze Watykańskim II, kiedy w Kościele było ogromne zamieszanie. Ludzie pogubieni. Wielu powątpiewających. Uciekających z Kościoła. Być może jakieś nawiązanie do naszych czasów. I wtedy Józef Ratzinger, używając prostych obrazów, tłumaczył, jak to pięknie jest być w Kościele. I chcąc pokazać piękno Kościoła, mimo wielu jego braków, rys, pęknięć i zwykłych grzechów, mówił tak. Moi drodzy, widzimy to wszystko w Kościele. I świętość, i grzech. Bo On jest na wyciągnięcie ręki. Bo On jest nam bliski. Bo Nim oddychamy. Ale gdy chcesz zobaczyć piękno Kościoła w całości, to musiałbyś spojrzeć na nie z perspektywy, z wysokości. To tak, jakbyś chciał zobaczyć miasto, jego układ, harmonię, budowę, to musisz wejść na wzgórze, popatrzeć z góry. Bo jeśli wejdziesz w uliczki miasta, to widzisz tylko te ulice, budynki odrapane. Gdy wejdziesz do lasu, to widzisz jedno drzewo, drugie, dziesiąte, ale nie widzisz lasu. Poszczególne elementy widzimy z tak nadwyrazistą dokładnością, że tracimy zdolność objęcia całości. I mówił dalej, tak jest też z naszym widzeniem Kościoła, bo widzimy tylko jego cząstkę, jego fragment. I być może ktoś z was tutaj obecnych nawet został przez ludzi Kościoła zraniony, obrażony, zniechęcony. I tym osobom dedykuję właśnie ten tekst z prośbą. To, co widzisz, to, z czym się spotkałeś, to nie jest cały Kościół. Spróbuj przez ten fragment nie widzieć całego Kościoła. Owszem, fragment brzydki, może haniebny, ale tylko cząstka. Spróbuj popatrzeć szerzej. Spróbuj zobaczyć siebie jako cząstkę Kościoła. Ksiądz Jan Macha kochał Kościół, bo kochał Chrystusa, bo wiedział, że Kościół sam z siebie nie jest święty. On jest tylko odbiciem świętości Chrystusa. Czasem ta świętość jest zamazana w nas, ludziach. Ksiądz Jan w więzieniu, kiedy kpiono z jego kapłaństwa, szydzono z Boga, jeszcze bardziej kochał Kościół. Do tego stopnia, że prześladujący go mówili, to jest albo święty, albo idiota. I pozwólcie, że na koniec przytoczę fragment jego kazania o Kościele. Mówił tak, będąc jeszcze na wolności. Od początku Kościół był prześladowany. Apostołowie zostali wygnani z Jeruzalem. Rzymscy cesarze wykrwawiali Kościół,
uważano, że chrześcijaństwo zostało pogrzebane w katakumbach, dumni filozofowie usiłowali utopić Kościół w mydlinach drwin i kpin, heretycy rozszarpywali Kościół. Czasy oświecenia, sekularyzacji, Kulturkampfu usiłowano zawsze przeciąć tętnicę Kościoła. Uważano, że musi się wykrwawić. Nadaremnie. Kościół dotkliwie cierpiał, ale jego siły życiowe nie zostały stłamszone. One wciąż okazywały się wystarczająco wytrzymałe, by się odrodzić. Królestwa i narody upadały, rozbijały się cesarskie korony, ale Kościół pozostaje niezłomny. Prawie w każdym dziesięcioleciu był ktoś, kto chciał wystawić Kościołowi akt zgonu. A jednak Kościół ujrzał wszystkich swoich wrogów w grobach, a Kościół żyje. On stoi jak niezłomna skała na falach czasu. I dopowiada ksiądz Jan. I to jest wyzwanie także do nas skierowane. On stoi. Jeśli jednak Kościół ma nadal żyć i pozostać niezłomnym, musimy stać się zaczynem w świecie. I dodaje: nie traćcie nadziei. Jeśli zdarzy się, że będziemy w mniejszości, zaczyn jest również mniejszością pośród dużej ilości mąki. Ale to zaczyn sprawia, że rośnie ciasto, że można z niego wypiec bochenek chleba. Drodzy moi, z tymi myślami o naszej wierze, o tym, by mocniej tęsknić za Kościołem, za Jego świętością, za Kościołem, który ma być nasz i przez nas budowany, i z zachętą, byśmy się o głęboką wiarę dla siebie i naszych bliskich modlili, byśmy się także modlili za Kościół i Jego pasterzy. Zostawiam was. Amen.